zawsze boli, jest moją serce. Ulepa, już nie gładaj swobodna. Yo, cześć, siemanko, z tej strony Noraz. Dzisiaj przychodzę do was z obstawianiem walk na Fame 6, gdzie będziemy typować, kto wygra potencjalną walkę, kto może wygrać, kto nie wygra, kto się spłacze i wyjdzie do domu. Pseudo kozacy. No i tak, na wstępie mamy pierwszą waleczkę. Dobra, kurwa. Szewcu Maciej Szewczyk. Nie znam go, nie wiem, kto to jest. Debiutant, 1,82 m, 82 kilo, kontra Dawid Ambroziak. Ostatnia walka przegrana, 1,75 m, 77 kilo. No, Ambro, tak jak się bił wcześniej, no to mogę powiedzieć, że no dobrze się bił, no przegrał z Don Casio, ale w sumie dobrze się bił, nie był najgorszy. Ale myślę, że w tej walce Szewcu wygra, bo no wzrost, nie wiem, ile on tam musi ważyć. Waga pewnie jest 7,7, ale no tak wygląda mi na ten Szewcu, że jest potężny. Następna walka. Walka Aroy, jakiś Aroy, nie wiem kto to, jakiś pewnie Pet, Arkadiusz Tańcuła. Debiutant, 1,83 m, 90 kilo, z Alanem Kwiecińskim, Alanik. Alanika znam, więc pozdrawiam i Team Alanik, rozjebie go. Debiutant w federacji FMA, wcześniej walczył, miał swoje walki, toczył. Chłop generalnie rozjebie go, no co ja wam będę mówił, no. Dobra, następna walką mamy Kubik, Bartosz Kubik i Cypis Cyprian Racicki. Dobra, debiutanci we dwóch. Kubik, no Kubik to tak kurwa myślę, że w pizdę dostanie. To się nie wydaje mi, tylko ja wiem, jestem pewny, że Kubik w pizdę dostanie. Cypis tam wiedzie z kurwa stylem pianego mistrza, wiecie, kurwa haker makery i te sprawy. I myślę, że on wygra to, jak chuj. No tutaj przewagę mam Cypis, tak mi się wydaje, no we dwóch, to jest tak, oni we dwóch koncerty, we dwóch kurwa tamten były akcje pewnie, dwóch alkohol, no zobaczymy, no walka. To będzie podobnie jak walka Meneli pod Żabką, tak mi się wydaje, że to tak będzie. Następny. Maciej, rataj! Kurwa, pustak jebany. Nie. Teraz co ja muszę, wszystkich widzów muszę przeprosić, bo będę używał niecenzuralne słowa. Kurwa, Maciej, rataj, kurwa, jest kurwa debilem, kurwa. No co mam powiedzieć? No kurwa, powodzi się, kurwa, chłop ma. Zaczynał do nich, o nim nie słyszał, 5000 followów, tak jak ja miałem. Kim on kurwa jest? Się pokazał na kurwa imprezie jednej domówce, zrobił z siebie debila, dziewczyna z nim zerwała. No debil w chuj kurwa ogólnie. Ja tam mam wyjebane w typa, bo on dla mnie tyle znaczy co nic. Jest zwykłym gównem, za przeproszeniem, ale odnoszę się z szacunkiem do osoby, więc chuj mu w dupę. Dobrze, i Don Casio. No to Don Casio, znana mi postać. Znam go nie od dziś, tylko od wczoraj. Wszystkie walki wygrane ma. No rozpierdoli po prostu. Rozjebie go. Tam myślę, że to będzie walka króciutka. Maciej dostaje kurwa bombę na łeb i Macieja nie ma, pustaka takiego, kurwa wiecie. Dobra, następna walka. Eldno versus Kubańczyk. No to co? Następny. Osoba, która jest nieznana, która mogłaby się bić ze mną jedynie. My mamy tam podobne ten. Wiecie. No w pizdę dostanie, toż to jest egzekucja. Ewidentna egzekucja. Ja bez kitu nie wiem, po co takie walki dają. Dobra, mają ten realny konflikt, ale czy to będzie cieszyć oko? Czy to będzie w ogóle wyglądać? No nie wiem, no mi to się nie podoba ta walka, bo tak naprawdę to i ja bym mógł walczyć. I bym Elpro najebał, czy nawet, nie wiem, bym mojego brata młodszego wystawił i też bym mu najebał. Ja słyszałem w ogóle, Elpro ćwiczy pół roku i jak ćwiczył w Stargardzie w takim klubie, miał sparring z dziewczyną, znaczy z dziewczyną, z moją koleżanką i słyszałem, że dostał w pizdę. To było, wiecie, ogólnie to było parterowo i parterowo on ważył wtedy tam jeszcze, to, bo to były początki, te 130 kilo czy tam ile. I on, żeby nie dostać w pizdę od dziewczyny, położył się na nią, że ona nie mogła oddychać.
no to bez kitu, to on tylko tyle potrafi. Go wyjebali z klubu, bo się opierdalał, no to bez kitu. On waży te 106 kilo, ale się opierdala. On mówi, że idzie po rekord bonusa, że schudnie. Chuja tam schudnie, dalej jest taki kurwa jakby. Kubańczyka poznałem, Kubańczyk jest w porządku, z Kubańczykiem można porozmawiać. I wiem, że wygra tą walkę, ja trzymam kciuki tutaj za Kubańczykiem. No i co więcej mogę powiedzieć, jak Eldno do domu, Eldno out, Eldno skip. Kim on kurwa jest, kim, jak on wpizda od dziewczyny dostaje. To co on pierdoli w ogóle, on kozak jest? I on tam mówił, co on mówił, że on na jeszcze na trzech innych walkach, trzy inne fame'a będzie walczył, bo on taki ma fame, że on z Kubańczykiem, później weźmie kamerzystę, później weźmie kurwa masochistę, no i debil w chuj. Dobra, następny. Piotr Bestia Piechowiak kontra Marcin, L Testosteron Najman, no co, no. Piotr Bestia Piechowiak, to z tego co wiem, bo też słyszałem od jednej dziewczyny, trenuje, nawet dobrze, zostaje długo na sali. No i zobaczymy, no. Chłopa też nikt nie zna, także ta walka jest taka zrobiona, żeby była, ale chłop podobno będzie potrafił uderzyć, bo nie ma tak, że to co on pokazuje w necie, to w necie, ale no ten, ale no jednym słowem i tak chuj mu w dupę, bo zaczepia to, coś tam się pruje do mojego kolegi Artura Cicheckiego, więc chuj mu w dupę, ale no z szacunkiem do zawodnika, bo wiem, że trenuje. No i Marcin Najman, bokser, pseudo MMA, myślę, że to będzie kurwa wyrównana walka, będzie grubo będzie. No i teraz walka, na którą chuj czekam naprawdę. Wojtek Gała, Zaćgola, przepraszam Wojtku, wpuść mnie na fame mapy. Wojciech Gola kontra Marcin Rafoik Skrasucki. No co ja będę mówił więcej, jak to wygra Marcin, przecież kurwa Marcin trenuje już pół roka, co Gola w 2 miesiące zrobi, no co? No tam widziałem ten trening jego z Boxdelem, ale ja myślę, że to tak trochę podreżyserowane, żeby to niby Marcin się obsrał, żeby coś. Dobrze wiemy, że łaskosty dostanie w pierdol. Ale no chude nóżki, to ci powiem, ale kurwa i pierdolniecie, ale jak on kopie, kurwa żul pod kurwa żabką. Bez kitu, dobra, i walka. Ta co ćpała i ciągnęła. Znaczy co? Sorry. Zuzie i Linki Master Marta Linkiewicz, inaczej znana jako RII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 I
więc so good McDonald, jak to się mówi. No, ja myślę, że to wygra Linkiewicz jednak, bo ona już ma swoje dwie walki na koncie. Jedną wygraną, drugą dostała w pierdol, ale ona się nie podda, schudła w chuj, bo waży 60 kilo, kurwa, nie wiem jak oni to robią, kurwa. Nie wiem, no Zuzie też jest w porządku w miarę, ale no jednak mi się wydaje, że doświadczenie Linkiewicz zrobi tutaj jakby całą robotę. I teraz przyszła pora. Boksdelku, kochany. Ludzie mi spamią, piszą mi. Ja wiem, że ja nie mam publiki dużej, że ja nie mam dużych zasięgów, ale ludzie mówią, żebyśmy zawalczyli, żebyśmy się spotkali w oktagonie albo gdzieś na macie. Wyzwanie poszło u ciebie na odcinku, u mnie na kanale też jest, ma to zasięg, ludzie piszą mi cały czas, żebym się z tobą bił. Więc droga otwarta i jak chcesz, to możemy się spotkać, nagrać coś. Nie musimy na fejmie walczyć, tylko ja chcę sprawdzić się z tobą i pokazać, że najebić ci normalnie. Dawaj gościu, widzimy się 20 któryś tam marca, ja wpadam, możemy się dogadać. A jak nie, to pisz gdzieś i się ustali i normalnie wychodzę. I cię walę na łeb. Co prawda, tak jak wyglądam teraz, od razu idę, pierdolę. I udowodnię, że bić to się potrafię. Dlatego teraz oznaczajcie Boksdela, mówcie mu, żeby to doszło. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba na moim kanale, dzwona.
Live'y są codziennie na kanale. Duże elo! Cześć!